drogi gorąco. Witajcie w zupełnie nowej miejscówce. Jak widzicie, jesteśmy prawie na zewnątrz, a jest tutaj strasznie gorąco. Także jeśli stracę przytomność na koniec tego odcinka, to wezwijcie karetkę. W tym tygodniu dałem się porwać growo promocjom, czyli Fable 3 za darmo na Xbox Live. Ja już tę grę przeszedłem swego czasu właśnie w okolicach premiery, także już ją mam zaliczoną, ale chętnie sprawdzę ją jeszcze raz, jak znajdę na to trochę czasu. No a póki co nie znalazłem, czyli grę ściągnąłem i leży sobie na dysku Xboxa. Growo to też Kickstarter, którego, jak wiecie, nie jestem orędownikiem, i UJA. Jeżeli mam nadzieję, dobrze wymawiam nazwą tej konsoli, o której wspominałem tydzień temu, i to jest dość ciekawa sprawa, bo jeżeli tydzień temu testowałem świetnego Oculus Rifta, to teraz przyszła mi do testowania UJA, która generalnie jest po We've raised money from friends and family, but it takes more. Kickstarter is a phenomenal place where early ideas can get supported by those people that are going to want to use it. And this product will not happen without their support. And when we raise this money, it means that we have arrived, that there is a need for an open game console, and that there is support from gamers and developers alike. And you're the signal to the world that this is wanted. Sama konsola w wykonaniu nie jest najgorsza. I jeżeli myślicie, że to jest plastikowa zabawka, która wygląda jak coś kupione z bazaru albo ze stadionu dziesięciolecia za tych czasów, kiedy warszawski stadion dziesięciolecia dobrze prosperował, to mylicie się z tego względu, że konsola jest fajnie zrobiona. Jest tam trochę plastiku, jest tam trochę aluminium, podobnie jak na padzie, i wygląda zasadniczo dobrze do momentu, aż nie podłączycie przewodów, a kilka ich tam podłączyć trzeba. O ile samo podłączanie jest w porządku, o tyle wygląda to słabo już po podłączeniu i konsola, pomimo tego, że wydaje się ciężka i odpowiednio wyważona, to jak podłączycie te przewody, to się dziwnie wywija na boki. To nie jest fajne. Do mnie jak nie fajnie jest pad. O ile ten dobrze wygląda i w miarę leży w dłoni, to już samo wykonanie przy tym trzymaniu jest takie sobie. A tu chodzi o klawisze, które na przykład potrafią się wcisnąć do środka i nie chcieć odpuścić. Dziwne triggery, które niespecjalnie dobrze leżą w dłoniach, kiedy się już gra faktycznie. No, analogi 2 są w porządku, ale też bez rewelacji. Natomiast ten środkowy panel jest totalnie niewygodny. Tam też można mizieć palcem, ale ciężko się odrywa dłonie, palce od przycisku, żeby coś tam sobie pomachać. No a same gry są największym problemem UI z tego względu, że pomimo faktu, iż w UI są mocne podzespoły, już tutaj nie będziemy się zagłębiać, ale jakaś Tegra 3 nie znam tak dobrze na tych sprzętach androidowych. I co do zasady, ta konsola powinna być mocną konsolą i pewnie jest. To gry tego nie pokazują i te bardziej skomplikowane trójwymiarowe, tak jak ten klon Wipeouta, który gdzieś tam się przewijał na prezentacjach UI, po pierwsze chodzi słabo, po drugie potrafi się przyciąć, pomimo tego, że po aktualizacji jest już odrobinę lepiej. Generalnie ciężko wyczuć tę dynamikę zabawy, jeżeli gra się przycina. No i drugi problem to są lagi w sterowaniu, które w zasadzie uniemożliwiają... O matka, jak gorąco. Które uniemożliwiają rozgrywkę. Bo dziwne jest, kiedy naciskacie przyciski, a pojazd nie reaguje, tak? Natomiast UJA dobrze spisuje się w grach 2D, takich szczególnie prostych. No ale litości, takie gry działają na słabych tabletach, tych takich tabletach z Biedronki na przykład, czy z jakiegoś innego Tesco, i dobrze działają również na słabych smartfonach, więc jak nie jest więc sens kupowania stacjonarnej konsoli z mocnymi podzespołami w środku, skoro jedynie dobrze chodzą gry dwuwymiarowe, które chodzą dobrze na jakichś smartfonach z dolnej półki. No i trzecia sprawa, czyli podłączenie UI do telewizora kablem HDMI, czyli Full HD. Te gry są jakoś skalowane, część są, część nie ma, no ale generalnie wygląda to słabo. Ja grałem na 51 calach samsungowskiej plaźnie i pomimo tego, że siedziałem daleko, to te gry wyglądały fatalnie. I zdecydowanie wolę oglądać je na małym ekranie. Także generalnie UIA w zamyśle może i była fajnym sprzętem. Ja w to nie wierzyłem, no a po otrzymaniu jej totalnie mnie nie porwała i generalnie zmuszałem się do zabawy i do podłączania, i mam nadzieję, że nie będę musiał więcej tego robić. I może kiedyś pojawią się jakieś fajne gry i może to będzie dobrze działać. No ale póki co jestem w stanie ocenić to, co dostałem, czyli tą kickstarterową wersję, no i jest słabizna. Absolutnie nie było warto w to włożyć pieniędzy, czyli nie mówiłem. Tydzień temu było Pixel Heaven, które nie załapało się poprzedniego vloga, więc załapię się teraz. Na Poligami mogliście pooglądać moje wywiady, które przeprowadziłem z weteranami branży, z weteranami czasopism. Także przypomnijcie sobie te artykuły, cały czas liczą i cieszą się to dużą popularnością na Poligami. Tutaj lecą w tle jakieś przebitki, kiedy Marcin Kosman grał w turnieju Sensible World of Soccer. Generalnie było bardzo fajnie.
Ja jestem fanem 8 bitów, może nie takim wielkim jak niektórzy z Was, ale generalnie bawiłem się świetnie. Frekwencja dopisała zdecydowanie, organizatorzy byli zaskoczeni, co zresztą organizator w wywiadzie powiedział. No i to dobrze wróży na przyszłość i po prostu w przyszłym roku będzie większa impreza z większym rozmachem, a to jest super, bo sama inicjatywa jest ekstra, a i generalnie wykonanie całej imprezy było bardzo fajne. Dziś zamiast kącika muzycznego kącik filmowa, to z tego względu, że obejrzałem w piątek w nocy Man of Steel, Człowieka ze Stali, czyli nową wersję przygód Supermana. Your world has sheltered one of my citizens. He will look like you, but he is not one of you. To those of you who know of his location, the fate of your planet rests in your hands. To nie są okulary przeciwsłoneczne, to są okulary z Cinema City, te do trójwymiaru. Oczywiście warto było iść w trójwymiarze na nowego Supermana, jeżeli będziecie mieli okazję, to polecam właśnie w 3D, bo efekty są fantastyczne, również w 3D. No jak widzicie, te okulary też są nowe, jak do Cinema City. Dawno nie byłem na filmie w 3D, chyba na Avengersach, już dawno temu, jakby nie patrzeć. No a wreszcie pierwszy raz Cinema zrobiła okulary, w których nie wyglądam jak w okularach dla dziecka, więc propsy. No a co do samego filmu, dla mnie jest to kompletny film o Supermanie. Ja z bohaterów DC Comics najbardziej lubię Supermana i na taki film czekałem, bo ten Superman Returns wydany kilka lat temu, który pojawił się na ekranach, był po prostu mega słaby. Ten z Christopherem Reeve'em był Superman, ale na swoje czasy. A Superman potrzebował tego filmu. 10/10 moim zdaniem. Oczywiście nie wszyscy się z tym zgadzają, bo gdzieś na Facebooku, na Twitterze już są komentarze, że film rozczarowuje. Moim zdaniem absolutnie nie rozczarowuje. Jest to kompletny film o Supermanie i pomijając te genialne, po prostu genialne efekty specjalne, które deklasują absolutnie wszystko. Nawet jakby dwa awatary skleić taśmą, to tak Man of Steel je deklasuje. To generalnie w zasadzie w tym filmie jest wszystko. Jest przygoda, jest opowieść. Są dramaty, są rozterki wewnętrzne Supermana, czyli to, czego się spodziewaliśmy i do tego jest totalny A tego po filmie Superman trzeba się spodziewać. Jak widzicie, to się tutaj zagotowałem, no ale jeżeli się siedzi w pomieszczeniu zbudowanym z samych szyb, to przy takim upale nie może być innej opcji. Generalnie na dworze jest gorąco, także... coś to jeszcze lata. Generalnie na dworze jest gorąco, także... Może faktycznie zamiast oglądać tego vloga, to pójdźcie pokazać piłkę, jeżeli nie upadniecie od tego gorąca. Także do zobaczenia za tydzień. Jedni się cieszą, że jest lato, drudzy się smucą. Ja lata nienawidzę, więc mam nadzieję, że zima przyjdzie szybko. Trzymajcie się. Hej! Jest to taka mała imprezka weselno-ślubna naszego czytelnika i widza przeganego tygodnia Patryka. Także Patryk, Maria, wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Trzymajcie się.